Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim mieszkaniu. Dzisiaj trochę nietypowy akompaniament wizualny, ale zdecydowałem się nagrać dla Was takiego małego vloga. Otóż przyszła do mnie paczka prosto od angielskiej espresso Tomasz Lepkuchen, pozdrawiam. Jest to paczka z gadżetami, które zamówiłem sobie właśnie z naszego sklepu i stwierdziłem, że nagram i pokażę Wam, co tam też u nas w sklepie się znajduje. Nie są to wszystkie rzeczy, które mamy dostępne na sklepie. No bo tak jak mówię, jest to paczka, która po prostu zamówiłem dla siebie, dla swojej też rodziny. Są tu rzeczy, także... No także co, myślę, że możemy przechodzić do odpakowywania. Oczywiście na naszym sklepie cały czas można sobie kupować na przykład bluzy, chociaż jednego modelu, który dzisiaj zamówiłem, już niestety nie ma, ale będziecie mogli sprawdzić, jak to w ogóle wygląda i na przykład kupić sobie w przyszłości, bo to oczywiście nie jest ostatni drop naszych rzeczy. Będzie ich więcej. Także ja się zabieram do otworzenia tej wielgachnej paczki. Oczywiście jest też Premier League Guide. Premier League Guide dopiero będzie, ale jest tutaj Playoff Guide, czyli przygotowany przez naszych chłopaków, ekspertów od Championship. Taki magazyn, który zapowiada nam te playoffy, będzie można sobie razem właśnie z tym magazynem śledzić. Są tam składy, są tam również teksty, także naprawdę bardzo chłopaki się postarali. Jest to pierwsza rzecz wydana na papierze przez angielskie espresso, także 150 jest takich egzemplarzy, bardzo kolekcjonerska rzecz. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wszystkie 150 osób, które zamówiły, będą z tego tytułu bardzo, bardzo zadowolone. Ja już otwieram paczkę, kochani. Dobra, jest paczka, paczka jest otwarta. Pierwsza rzecz, jaka ukazuje się naszym oczom, to jest bluza. Chyba to jest bluza z kapturem. Było potrzebne małe cięcie. Tak jak mówiłem, mamy tutaj bluzę z kapturem, z naszym lwem z nazwisk. Tutaj znajdują się legendy Premier League, znani piłkarze. Jest Albrighton. Nie wiem, dlaczego pierwszy akurat on mi się rzucił w oczy, ale jest na przykład Petr Cech, jest Thierry Henry. Jest John Terry, jest Aaron Lennon, Eden Hazard, o, nawet Arsene Wenger. Jest nie tylko piłkarz, ale też znane osobistości związane z Premier League. Już otwieramy, zobaczymy, jak ona się prezentuje nam. Proszę bardzo, tak wygląda bluza w pełnej okazałości. Jest to rozmiar S. Tutaj mamy jeszcze bardzo fajny detal. Czyli, nie wiem czy się wyostrzyło, mam nadzieję, czyli nasze logo, angielskie espresso. Oczywiście tutaj przy kapturze też jest, także można godnie reprezentować. Ja się szybko przebiorę. Ja powiem Wam szczerze, że bluza, proszę bardzo, tak wygląda na mnie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. No leży super, tak naprawdę jest super, mega wygodna. Całą specyfikację, z czego jest ta bluza i tak dalej, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Możecie zobaczyć na naszej stronie, oczywiście link w opisie. No jest super, trzeba przyznać, że siedzi. Ale strasznie w niej gorąco, więc ja się przebieram z powrotem i widzimy się za chwilkę. Tutaj następną rzeczą, jaką mam, to są dwie bluzy, takie same z lwem nazwisk, tylko że bez kaptura. Pozwolicie, że rozpakuję tylko jedną. Bo są po prostu takie same, więc... Proszę bardzo, bluza bez kaptura, też to jest rozmiar S. Także myślę, że prezentuje się równie godnie. Naprawdę bardzo, bardzo dobra jakościowo bluza, czuć po samym dotyku, także nie będziecie zawiedzeni. A my przechodzimy dalej. Kolejną rzeczą jest kubek, nasz legendarny kubek, dostępny już kilka razy, był na sklepie, ale teraz, no teraz znowu sobie, tym razem mój tata chciał taki, więc proszę bardzo, pozdrawiam i o, tak wygląda nasz kubek, angielskie espresso, logo, tutaj jeszcze w środku mamy nasze logo, nie wiem czy pokazuję dobrą stronę, mam nadzieję. Także naprawdę używam tego kubka już dosyć długo, bo mam także swój i bardzo, bardzo polecam. Może trochę mały, ale przecież do kawki wiadomo, że nie musi być jakiś mega duży. Dobra, następną rzeczą są, o proszę bardzo, takie trzy opaseczki angielskie espresso z naszym logo.
Mam zamówione 3 dla każdego członka rodziny, niech godnie reprezentują, łącznie oczywiście ze mną. Też bardzo fajne, no wiadomo, jak ktoś lubi opaski na ręce, taki sobie gadżecik zrobić, to bardzo porządnie to wygląda. Jest to oczywiście też nasze logo, bardzo fajnie się prezentuje. Nie wiem, czy to jest wyostrzone, szczerze mówiąc, ja na nagrywaniu wideo się niestety aż tak bardzo nie znam. No i słuchajcie, kochani, przechodzimy do punktu kulminacyjnego naszego unboxingu, czyli legendarny, pierwszy limitowany nakład. Proszę bardzo, ja mam akurat 6 egzemplarz na 150. Z tyłu jest nasze logo Play of Guide, angielskie espresso. No powiem wam, że jestem zaskoczony jakością, naprawdę jest wyśmienita. Proszę bardzo. O, w środku jeszcze mamy w ogóle naklejki. Jest taka, o, angielskie espresso. No naklejki są świetne, naprawdę jest. Ale by dzisiaj siadło takie stołek złe z bromem. Mam nadzieję, że tu widać i logo angielskie espresso. No, naprawdę bardzo, bardzo fajne. I muszę troszkę też gdzieś ją sobie przylepię. Tutaj jest jeszcze logo 6 Ligi Europy, czyli podcastu chłopaków Maćka i Krzyśka o Championship. Taki lew. Też bardzo spoko. Taki jest też również na naszych koszulkach. Akurat teraz jej nie zamówiłem, ale też mam taką koszulkę w szafie właśnie z takim lwem. Takim małym tutaj na klacie, gdzie obecnie mam Arsenal. Jest również lew z nazwisk. Ten sam wzór, co jest na właśnie bluzach. Można sobie gdzieś przylepić. Jest cytat bodajże Nila Warnocka. There is nothing wrong with a long throw. Także dla fanów Championship myślę, że nie lada grawka. No i naklejka przerwy na kawę, proszę bardzo, naszego podcastu, który na pewno dobrze znacie i kochacie. Myślę, że taką wlepkę fajnie mieć. Ja tu widzę, że jest jeszcze koperta od Tomka, który, no tak, dał mi troszkę więcej tych przerw na kawę. Myślę, że jak będą jakieś konkursy, które będą przez nas organizowane, to takie wlepki będziemy mogli dla was wysyłać. Także dobrze, przechodzimy do punktu kulminacyjnego, Play of Guide. Słuchajcie, na sam początek mamy tutaj wszystkie osoby, które kupiły tego Play of Guide'a. No, ze względu na RODO oczywiście nie będę pokazywał tych nazwisk, ale na pierwszej stronie każdy z tych osób, które zakupił, jest po prostu wpisany. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za wsparcie. Naprawdę liczba osób, które zdecydowała się kupić tego Play of Guide'a, zaskoczyła nas bardzo pozytywnie, więc mamy nadzieję, że kiedy już przygotujemy Premier League Guide'a, również to będzie jeszcze tylko lepiej. Tutaj pokażę tylko, jak to mniej więcej wygląda w środku. Proszę bardzo. Analizy taktyczne, opinie ekspertów, teksty chłopaków o różnych klubach. Nie tylko tutaj jest o tych stricte drużynach, które są w playoffach, ale chłopaki też swoje teksty tutaj. O, na przykład jest wywiad Marcina Gelo z Bartkiem Białkowskim. Z każdego klubu coś wyniosłem, także będziecie mogli sobie poczytać również takie rzeczy. Wszystkie osoby, które zamówiły, na pewno się nie zawiodą. Proszę bardzo, na sam koniec reklama 6 Ligi Europy. Sprawdź podcast na YouTube i Spotify. Ja również bardzo polecam. Powiem wam, że jaram się. Za chwilę przechodzę do czytania, bo na pewno będę chciał zobaczyć, co tutaj chłopaki o tym playoffach napisali. Nie pozostało mi nic innego, jak pożegnać się. Dzięki, że wytrzymaliście do końca tego unboxingu. Pierwszy raz coś takiego nagrywałem. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło. Nie jakoś chaotycznie czy coś. Powiem wam, że ta bluza właśnie z kapturem jest świetna. Ona się dosyć szybko wyprzedała, także jak następnym razem będą dropy, to naprawdę radzę być czujnym. Bo to jest towar ekskluzywny, jeżeli chodzi o nasz sklep. Ja myślę, że na jakieś chłodne, letnie wieczory to będzie absolutny obowiązek założyć sobie taką bluzę. No i co? Idę też do Play of Guide'a. Trzymajcie się. Cześć.